Na obsługę sektora pierwszego wpłynęły 4 oferty. Jeżeli chodzi o sektor pierwszy, to swoje oferty złożyły firmy Veolia z kwotą 1 123 000 zł, konsorcjum 4 firm Ekoestetyka, Interbud Ecola oraz ATK Recycling z kwotą 1 734 000 zł, konsorcjum firmy Tonsmeier i Radcom. I tutaj ta kwota, cena opiewa na kwotę 1 208 000 zł. Czwartą ofertę na kwotę ponad 900 tysięcy złotych złożyła firma Sita. Natomiast na obsługę sektora czwartego wpłynęły 3 oferty. Swoje oferty złożyły firmy Radcom, 1 121 000 zł, konsorcjum firm Ekoestetyka, Interbud, Ecola oraz ATK Recycling z kwotą 1 597 000 zł oraz Sita z kwotą 1 100 000 zł. Wszystkie firmy i konsorcjum mają czas do najbliższego czwartku na uzupełnienie swoich ofert, które analizuje Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w przyszłym tygodniu. Umowy na sektory pierwszy i czwarty zostaną podpisane do czerwca przyszłego roku. Miasto ogłosiło przetarg uzupełniający ze względu na wycofanie się firmy Tonsmeier z usługi odbioru odpadów. Firma zerwała umowę zawartą z gminą. Tonsmeier uznał, że odbiór odpadów za stawki uzgodnione w przetargu jest nieopłacalny. Po zerwaniu umowy miasto musiało znaleźć nowego wykonawcę. Znaleziono, ale droższego. Zdaniem gminy, Tonsmeier, zrywając umowę, naraził miasto na straty.